Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Tech Lipton i jak doskonale widać przede mną znajdują się pewne komponenty marki Corsair. Paski LED-owe, wentylatory LL120, a także obudowa Corsair 500D RGB, którą niedawno testowałem na łamach tego kanału. Nie będę jednak tego wszystkiego testował, za to pokażę Wam program, dzięki któremu tymi elementami w łatwy sposób można zarządzać. Do dzieła! Historia IQ zaczęła się tworzyć 28 marca 2018 roku, kiedy to Corsair udostępnił swoje oprogramowanie w ramach Early Access. Do tego momentu wszyscy użytkownicy komponentów amerykańskiej firmy byli zdani na działanie dwóch niezależnych programów, Corsair Utility Engine oraz Corsair Link, zarządzającymi odpowiednio akcesoriami gamingowymi i komponentami komputerowymi. Aplikacja o nazwie IQ połączyła funkcję dwóch niezależnych od siebie programów w wysoce intuicyjny interfejs umożliwiający zarządzanie jednocześnie wszystkimi produktami firmy z Kalifornii, ich oświetleniem, prędkością obrotową wentylatorów czy wreszcie funkcjami makr, klawiatury i myszki. Łatwiej byłoby zapytać Corsaira, jakie urządzenia nie są wspierane przez nowy program. Listę kompatybilnych części odszukacie na oficjalnym forum Corsaira w temacie IQ Compatibility List. Jeśli chodzi o cały ekosystem, to w nim możecie połączyć nawet 10 urządzeń tej firmy. Od chłodzeń procesorów po myszki i klawiatury. Peryferia same w sobie należą do urządzeń o najłatwiejszym sposobie połączenia z IQ. Wystarczy, że czy to myszkę, czy klawiaturę podepniecie pod zewnętrzny port USB drugiej lub trzeciej generacji, a poprawnie działający software sam wykryje sprzęt marki Corsair. Zakładam, że tak jak i ja wyposażyliście swój komputer w wiele komponentów Corsaira kompatybilnych z IQ. Mam tu na myśli wentylatory LLSP HDML, paski LED-owe Lightning Note Pro, chłodzenie serii Hydro i zasilacz klasy RM, AX lub HX. Jeśli chcecie skorzystać z pełnej gamy funkcji tych urządzeń, niezbędny okaże się zakup kontrolera Commander Pro, dysponującego 6-4-pinowymi portami dla wentylatorów, dwoma kanałami RGB LED i taką samą liczbą złączy USB 2.0. Dodatkowo, osoby stawiające na więcej niż dwa wentylatory RGB Corsaira powinny przemyśleć zakup huba, umożliwiającego podpięcie nawet 6 świecących śmigieł. Sposób podłączenia urządzeń marki Corsair może być trudny dla osoby, która po raz pierwszy styka się z taką czynnością, ale w końcu po co się ten poradnik? Wyobraźmy sobie, że dysponujemy trzema wentylatorami LL120, kontrolerem Commander Pro, hubem, czterema paskami LED-owymi Lightning Note Pro, zasilaczem serii RM oraz chłodzeniem serii Hydro. Zabawę zaczynamy od najprostszej rzeczy, podpięcia wiązek SATA z hubem i Commanderem Pro. Od tej pory mamy zasilanie. Następnie warto zająć się samym hubem dla wentylatorów. Zgodnie z numeracją złącz RGB podpinamy do nich wiązki z ich 4-pinowym zakończeniem RGB 12V, a następnie z bocznego złącza, które powinny być dla Was dobrze widoczne, wszak nie posiada ono numeracji, wyprowadzamy kabel RGB prosto do kontrolera Commander Pro. W ten sposób łączymy funkcję świecenia wentylatorów z docelowym mostkiem. Pozostało nam jeszcze zająć się 4-pinowymi przewodami PWM Corsair LL120, które, jak się domyślacie, także zostaną podpięte do głównego kontrolera. Ten jeszcze będzie nam potrzebny. Przede wszystkim przy podłączeniu zestawu LEDów, a dzieje się to tak. Wentylatory podłączone, paski LED-owe również. Do zakończenia instalacji pozostało już tylko skierowanie kabli USB z coolera i zasilacza bezpośrednio do dwóch wolnych gniazd Commander Pro i podpięcie naszego głównego kontrolera do złącza w płycie głównej. Od tej pory wszystko powinno grać i śmigać. Po instalacji IQ wyświetli nam się główne okno programu z dostępem do wszystkich jego funkcji. Pole działań podzielono na 4 zakładki: Home, Dashboard, Instant Lighting oraz Settings. Rozwiewam Wasze wątpliwości, polskiej wersji programu po prostu nie ma. W zakładce Home zarządzamy profilami. Możemy je tworzyć, eksportować, importować, modyfikować ich nazwę, sposoby wyświetlania, a nawet przypisywać do nich odpowiednią ikonę. W polu Devices są widoczne wszystkie urządzenia, które zostały poprawnie skomunikowane z aplikacją Corsaira. Kliknięcie na wybraną ikonę pozwoli przejść do ich ustawień. Tłumacząc dosłownie termin dashboard, dowiemy się, że jest to deska rozdzielcza. W komputerowej terminologii to po prostu panel monitorujący pracę podzespołów. Przeznaczenia ostatniej zakładki chyba nie trzeba tłumaczyć. A dlaczego ominąłem trzecią w kolejności? Bo to temat warty rozwinięcia. Instant Lighting to opcja dla takich osób jak my, łączących na jednym stanowisku pracę kilku urządzeń RGB Corsaira. Jeśli potrzebujemy szybkiej zmiany koloru podświetlenia, to po prostu wskazujemy odpowiedni kolor z prezentowanej palety, a już po chwili nasze komponenty rozświetlą się tą barwą. Na razie Instant Lighting oferuje wyłącznie opcję stałego podświetlenia LED, z racji tej, że jest to najprostsza funkcja obsługiwana przez większość produktów amerykańskiej firmy.
Mając jednak takie komponenty jak wentylatory LL, nikt o zdrowych zmysłach nie będzie ograniczał się wyłącznie do stałego trybu świecenia LED RGB. Wejście w ustawienia jakiegokolwiek urządzenia z LEDami udostępni Wam pozycję Lightning FX, dzięki której staniecie się prawdziwymi ninja RGB. Zanim zaczniecie tworzyć customowe profile świecenia, warto choć na chwilę zerknąć na pozycję Lightning Link, oferującą przebogatą synchronizację urządzeń ze świecidełkami. Jej działanie jest banalnie proste. Wystarczy wskazać upatrzony przez siebie tryb i na niego kliknąć. Po chwili wszystkie dobrze skonfigurowane elementy stanowiska PC i komputera powinny zostać ze sobą zsynchronizowane. Oczywiście, to tylko namiastka możliwości IQ. Oprócz dedykowanych dla każdego urządzenia opcji synchronizacji istnieje oferta ustawień manualnych, do tego stopnia rozbudowana, że każdemu klawiszowi klawiatury możemy przypisać inny sposób świecenia. Amerykańska firma stara się wprowadzać pewne innowacje do działania LEDów, IQ, a także samych urządzeń, na przykład wentylatorów LL120. Taką pewną formą nowości jest próba integracji samych komponentów i świecenia LEDowego z grami komputerowymi. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda w Far Cry'u. Próba przeniesienia motywów kolorystycznych naprawdę wygląda obiecująco. Warto wiedzieć, że program nie ogranicza Was tylko do zarządzania oświetleniem. Drugim jego najważniejszym składnikiem są opcje poświęcone wydajności chłodzenia. Klikając na ikonę coolera bądź Commander Pro, należy udać się do zakładki Performance, w której otrzymacie dostęp do listy trybów pracy wentylatorów. Są to ustawienia zarówno predefiniowane przez producenta, jak i manualne, dzięki którym dostosujecie podług własnych potrzeb krzywą obrotów i temperatury. Jeśli miałbym oceniać IQ pod tym względem, to uważam, że zarządzanie chłodzeniem jest bardzo proste i czytelne. Nawet początkujący nie będą widzieli trudności w jego obsłudze. W ostatnim punkcie materiału chciałem poruszyć temat pozostałych funkcji IQ, których wykorzystanie zależy tylko od Was samych. Sprawą numer jeden są makra. Sam osobiście nigdy z nich nie korzystam, ale wiem, że gracze MMORPG, a nawet hack and slash bardzo często bazują na funkcjach zapisanych pod odpowiednim klawiszem klawiatury bądź myszki. Przykładowe działanie makr prezentuję Wam na filmie. Dopowiem tylko, że ich wachlarz możliwości jest naprawdę spory i nie ogranicza się tylko do klawiatur ze specjalnymi przyciskami funkcyjnymi. Fajną rzeczą w systemie Corsair jest możliwość zapisywania ustawień IQ w samym urządzeniu, dzięki czemu po podpięciu go do innego komputera nie będziemy musieli tracić czasu na jego ponowną kalibrację. Dla fanów monitoringu mam także dobrą informację. O dashboardzie zdążyłem już wspomnieć, ale nic nie mówiłem na temat jego przeniesienia na pulpit. Jest to możliwe, o ile taką opcję zaznaczycie w stosownym miejscu. W ciągu chwili cały monitoring będzie przeniesiony do okna na pulpicie, a Wy dzięki temu otrzymacie stały pogląd na to, co się dzieje z Waszymi komponentami. Dokładnie w tym materiale starałem się Wam pokazać pełną funkcjonalność programu IQ od Corsaira. Oczywiście większość informacji to tylko namiastka tego, co oferuje ten program. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat jego opcji ustawień, zachęcam Was do odwiedzenia strony produktu, a także filmów Corsair Lab, w których pokazane są wszystkie niuanse wynikające z użytkowania tego właśnie programu. Na sam koniec zostawiłem sobie kilka słów do osób, które miewają problemy z IQ i starają się je w jakiś sposób rozwiązać. Więc kilka prostych trików przed Wami. Jeśli masz problem z działaniem LEDów lub wykryciem podzespołów przez IQ, upewnij się, że wszystkie komponenty zostały podłączone w sposób, jaki prezentowałem na planszy. Nowo podpięty zestaw LEDów lub wentylatorów może wymagać ręcznej modyfikacji w zakładce Lighting Setup. Z listy należy wybrać komponent, który został niedawno połączony z kontrolerem Commander Pro. Od tej pory powinien on działać bez zarzutu. Przed zainstalowaniem IQ upewnij się, że z systemu zostały odinstalowane aplikacje Corsair Utility Engine oraz Corsair Link. Corsair posiada bardzo rozbudowaną społeczność. Z każdym problemem możecie udać się po pomoc do zespołu IQ Software, który jest obecny w subforum o tej samej nazwie, na stronie forum.corsair.com. Na forum Corsaira znajdziecie obszerne poradniki wideo z całą masą wątków z rozwiązanymi problemami użytkowników. Z pewnością warto to miejsce odwiedzić. Odpowiem Wam na pytania dotyczące IQ, więc śmiało pytajcie się o wszystko w komentarzach pod filmem, a ja już dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się oczywiście już niedługo na tym kanale. Pa, pa! Mówił Lipton.